Dziś zbiera się konwent Państwowego Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. To taki specjalny twór. Proszę mi to słowo powiedzieć. Czym się zajmuje i czemu służy? Mianowicie ustawowo organem najwyższym w szkole jest senat. Natomiast ponieważ my mamy kształcić również dla praktyki, czyli w ujęciu regionalnym, wobec tego prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje powołanie konwentu. Ja ten konwent powołałem w ubiegłym roku już. Przewodniczącym konwentu jest pan prezydent Trębski. Konwent liczy 21 osób i to są głównie praktycy, bo ze strony uczelni to tylko bierze udział pan kanclerz i ja. Dlatego, że brało kiedyś tam udział znacznie więcej nauczycieli, ale po co? Kiedy my mamy senat, to możemy na senacie omówić. Natomiast są pewne problemy, gdzie chciałbym uzyskać opinię konwentu. Mianowicie tak, pan prezydent dzisiaj ma powiedzieć, co z tym uzdrowiskiem. Czy już jest inwestor, czy już są zaawansowane prace. Bo ja pod tym kątem, jeżeli powie tak, to będę rozwijał kierunki kształcenia związane z uzdrowiskiem. No co by tam pasowało? Może nie będę na razie zgadywał, bo mam powiedzmy dwa pomysły, jak to mówi Kiepski, dwa pomysła, ale chciałbym jednakże, żeby to stało się ciałem, bo na razie to mam dwa kierunki, które związane są z uzdrowiskiem. Te paramedyczne, to jest dietetyka i kosmetologia, ale nie można mówić, że finanse i rachunkowość to są niezwiązane, bo są bardzo związane, bo tutaj powinien się tworzyć ruch, nowe formy działalności gospodarczej, nowe inicjatywy, no i ci ludzie powinni jak gdyby korzystać z tego uczelni. Co musi się, jaka pewność musi być, żeby w ogóle starać się o nowe kierunki związane z tym kierunkiem, powiedzmy, uzdrowiskowym? No, chciałbym mieć wiadomości, w jakim kierunku idą prace. Czy one są już daleko zaawansowane, czy jest inwestor strategiczny, czy... Bo ja wiem, że odwierty są zrobione, wiemy, że mamy zasoby wód geotermalnych, to nie ulega wątpliwości. Mamy pewne dobre doświadczenia z Unijowa. Wobec tego, no tutaj powiedzmy, no jeżeli by powstały Skierniewice Zdrój, to mi się to bardzo by podobało. Ale to wymaga czasu, to nie jest takie proste. Czyli wizja rozwoju uczelni jakoś chciałby pan, żeby była adekwatna, współgrała z wizją rozwoju miasta, prawda? Tak, ale nie tylko miasta i regionu, dlatego że region skierniewicki jest jak gdyby przewidziany do intensywnych zmian w systemie rolnictwa. Czyli wobec tego muszą się zmieniać zasoby potrzebne rolnictwu i dlatego utworzyliśmy nowy kierunek kształcenia. Zarządzanie obszarami wiejskimi. Woda, ścieki, wiatry, prądy, ale dalej intensyfikacja upraw rolniczych i innych, czyli wobec tego ten kierunek kształcenia chcielibyśmy, żeby on, no ja nie wiem, czy on w przyszłości nie będzie jednym z podstawowych, bo te obszary wiejskie wymagają inicjatywy, nie nadają się one do sterowania bezpośrednio, powiedzmy, z Urzędu Marszałkowskiego, tylko po prostu gmina musi mieć pomysł na dalsze funkcjonowanie. Że mamy coś nowego, kształtujemy coś nowego. Państwo Wyższe Szkoły Zawodowe utworzone w kraju mają bardzo olbrzymią rolę do spełnienia. Jest to jeden z etapów edukacji, który przygotowuje jakby bezpośrednio do takiego szybkiego znalezienia się na rynku pracy, a my, którzy mamy częściowo albo mamy ambicje bycia uniwersytetem badawczym, technicznym, ale uniwersytetem badawczym, po prostu mamy ten zasób informacji inny i stąd konieczność jest po prostu dyskutowania tego wszystkiego. Jeżeli tu się mówi o kosmetologii, to na Politechnice Łódzkiej to już jest od 50 lat. To samo przejście musimy po prostu w jakiś sposób dyskutować, jak rozwiązywać sytuacje, które przedmioty, które zajęcia, cokolwiek robić, czy nie wiem, czy wymiany już następują pomiędzy, że tak powiem, zajęciami, ale sądzę, że takie coś może być. A ponadto osoby, a zawsze desygnuje do konwentu tutaj osoby z i do senatu. Politechnika też może być takim naturalną kontynuacją w tej karierze tych ludzi, którzy tutaj się uczą, którzy tutaj studiują? To mam nadzieję, że najważniejszą.
Oczywiście, że tak. My po prostu, ponieważ mamy ten system boloński kształcenia, a czyli po szkole zawodowej, tak jak tutaj jest, idzie się na dalsze studia, to absolutnie jesteśmy otwarci na to i stąd nam bardzo zależy na to, żeby kierunki były zbliżone. Aczkolwiek na drugim stopniu kształcenia się idzie, tak powiem, można skończyć jeden kierunek iść na drugi, ale lepiej dla tych młodych ludzi, bo łatwiej, żeby oni kontynuować po prostu tą działalność. Mówił Pan też tutaj podczas swojego wystąpienia o konieczności integracji uczelni. Co dokładnie ma Pan rektor na myśli? Że nie może być 119 uczelni oddzielnych, tylko konieczna jest integracja tego środowiska? Dlatego, że współczesna wiedza, a szczególnie wiedza eksperymentalna albo wiedza, która uzyskiwana jest dzięki eksperymentom, zaczyna być coraz bardziej kosztowna. A potrzebne są absolutnie super nowe urządzenia. To musi być wzajemny podział. Nie możemy kupować na przykład, jak wiem, sekwenator, wszystko jedno, co to są urządzenia do sekwencjonowania DNA czy RNA, żeby były wszędzie. To jest niepotrzebne. Musi być urządzenie, które pracuje 24 godziny na dobę. Są dwie rzeczy. Dlatego nie każdy je musi mieć, nie powinien, ale powinna być zgoda pomiędzy tymi partnerami. Dobrze, ty kup to, ja kupię tamto i w ten sposób możemy te eksperymenty na odpowiednim poziomie robić, bo ta walka o to, żeby to należało do mnie, żeby to u mnie jest bezsensownie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to konieczność interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia. To są nowe sposoby kształcenia, project-based learning, czyli jakiś wspólny projekt. Możemy znaleźć tutaj w Skierniewicach, w okolicach rozwiązanie jakiejś sprawy. Możemy zatrudnić socjologa, możemy zatrudnić prawnika, inżyniera od ochrony środowiska, klimatologa i wszystkich, co jest niezbędnych, żeby tą sprawę rozwijać. To się nie da już w tej chwili rozwiązywać nowych problemów pojedynczo. Pewnie jakaś głęboka teoretyczna wiedza to tylko geniusz, niech sobie sam siedzi, ale jeżeli coś mamy aplikacyjnego i praktycznego rozwiązywać, to musi być współdziałanie i do tego potrzebna jest ta po prostu integracja, która nie musi być zaraz integracją jakąś strukturalną, znowu będziemy, zwiążemy tą Państwową Szkołę Zawodową z kimś tam, zaniknie Państwowa Szkoła Zawodowa, to nie o to chodzi, to musi być ta integracja na właściwym, że tak powiem, wzajemnym poszanowaniu się i szukaniu wartości dodanej w tym łączeniu. Przełamaliśmy jakieś lody, ale chcę powiedzieć, że wśród naszych pracowników są absolwenci z tytułami magisterskimi, którzy z tej uczelni właśnie między innymi wyszli, prawda? I jak będzie, wiadomo, coś już być pewnie wiadomo, czy możemy o tym mówić, jak będzie wyglądał ten staż, to będzie jedna osoba objęta tym programem, co to może być? Stażem będzie objęta jedna osoba, prawda? Natomiast praktykantów przyjmowaliśmy i będziemy przyjmowali, jeżeli będą chętni. A stypendium? Bo to jeszcze coś innego jakby, tak? Bo jest stypendium, staż, czy to wszystko dla jednej osoby? Myślę, że tak, dla tej najlepszej, tak? Prawda? Jest jeszcze kwestia, proszę. Tak, w ramach stażu wykonuje pracę i to pracę pod nadzorem pracę wielokierunkową, prawda? Czy nie postawimy go od razu tam na przykład na kasjera albo na rachunkach, tylko chcielibyśmy, żeby... W związku z tym, że stanowisko pracy zostanie utworzone dla tego młodego człowieka? Nie, po prostu będzie staż i będzie przechodził różne miejsca, będzie pracował w różnych miejscach, na różnych stanowiskach. Rok czasu? Tam jest chyba półroczny ten staż. Półroczny, tak mi się wydaje, że półroczny jest. Nie, bo to dopiero będzie od marca, prawda? A więc marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, gdyby zaczął, a ja myślę, że on zacznie dopiero po ukończeniu już tej szkoły. A nie wiemy, na którym roku ktoś wygra, prawda? Chyba tak by trzeba było na to patrzeć. Środowisko, można powiedzieć naukowe, środowisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej to jest kolejna przestrzeń, która jest potrzebna do współpracy i realizacji pomysłu z Skierniewic jako środowiska. Myślę, że to jest jedna z podstawowych takich przesłanek, które będą uczestniczyły i podstawowych elementów, które będą uczestniczyły w budowie uzdrowiska. Bo oprócz środków finansowych, które są niezbędne, oprócz zaangażowania samorządów, no to myślę, że przede wszystkim świat nauki tutaj bez właściwej kadry
nie uda się zbudować żadnego przedsięwzięcia. Tak jak przy budowie nowej gałęzi przemysłu, mówię o meblarstwie, mieliśmy spore trudności, ażeby na terenie naszego powiatu i miasta pozyskać pracowników, tak myślę już dzisiaj i tak na dobrą sprawę te prace rozpoczęliśmy, bo i dietetyka, i kosmetologia to są pierwsze takie dwa kierunki, które kształcą przyszłych pracowników uzdrowiska. Myślę, że rehabilitanci, że również ludzie zajmujący się organizacją będą tutaj niezbędni i jeżeli chodzi o deklaracje, to już takie deklaracje mamy ze strony uczelni. Będzie również współpraca z Uniwersytetem Medycznym, z Politechniką Łódzką. Myślę, że tutaj nauka, uczelnie w województwie łódzkim będą niezbędne do tego, żeby zbudować takie uzdrowisko, o którym myślimy. Panie prezydencie, pan bierze pod uwagę taką możliwość, że nie wiem, na jesieni zmieni się w Skierniewicach władza i pomysł totalnie upadnie, bo trudno wierzyć w to, że oponenci, którzy dziś mocno krytykują, no będą za kontynuowaniem wizji uzdrowiska. Co wtedy z tymi wszystkimi przekonanymi? Jeżeli się pojawi jakiś inny alternatywny pomysł na to, w jaki sposób wykorzystać ogromny atut, jakim dzisiaj Skierniewice dysponują, czyli jednolity obszar 150 hektarów, który jest własnością miasta, jest gruntem komunalnym, będącym w jednym ręku i jak wykorzystać ten ogromny atut, jakim są geotermalne wody o zdolnościach leczniczych, no to oczywiście możemy na ten temat rozmawiać. Na dzień dzisiejszy miasto Skierniewice nie wydało złotówki zbędne. To, co do dzisiaj zrobiliśmy, to jest inwestycja w dokumentację i jaki byłby pomysł na wykorzystanie tych 150 hektarów. Na pewno on nie będzie mógł być zrealizowany, jeżeli nie będzie na tym obszarze właściwej infrastruktury, jeżeli nie będzie dróg, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, jeżeli nie będzie na tym terenie sieci gazowej, sieci energetycznej. To właśnie dzisiaj robimy, czyli uzbrajamy ten teren, łączymy ten teren z drogą krajową numer 70 poprzez tą oddany już fragment drogi łączącej ulicę Łowicką z Warińskiego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dokończymy dokumentację do ulicy Sierakowickiej, a następnie równolegle do Nowomiejskiej, wcześniejsze przejście przez tory, dojdziemy do tego obszaru 150 hektarów, bo przez drogę krajową łączymy się, numer 70, włączymy się w autostradę A2, czyli włączymy się w europejską sieć autostrad. I to jest działanie niezbędne. Trudno to wymierzyć, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli mielibyśmy tutaj na działanie i na tworzenie uzdrowiska spojrzeć z punktu widzenia administracyjnego, to jesteśmy zaawansowani w 80%. Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to pod względem zaawansowania finansowego, ekonomicznego, no to jesteśmy na samym początku, bo główne te wydatki będą nas czekały w tej perspektywie środków unijnych, ale należy też pamiętać o tym, że wcześniej to nie mogliśmy nawet aplikować o te środki, bo teren, o którym mówimy, był w granicach administracyjnych gminy Maków, czyli należało rozpocząć od tej czynności podstawowej, czyli od włączenia tego terenu w granice administracyjne Skierniewic. To zabrało nam kilka lat. Myślę, że co najmniej ze 2-3 lata za długo, bo gdyby nie było tych podskórnych działań i to ze strony zarówno radnych, mówię o tej poprzedniej kadencji Rady Miasta Skierniewice, jak i pewnego niezrozumienia ze strony gminy Maków, to dzisiaj bylibyśmy troszeczkę dalej, ale nie ma co sięgać wstecz. Dzisiaj mamy bardzo dobre porozumienie z gminą Maków. Dzisiaj budujemy wspólnie jako dwa samorządy przy poparciu kilku innych gmin wspólnie to przedsięwzięcie. Ostatnio odbyło się takie spotkanie z udziałem marszałka Witolda Stępia, na którym kilka gmin wyraziło deklarację i chęć budowy tego przedsięwzięcia. Natomiast no, liczę bardzo na te środki unijne. Bez nich na pewno ani miasto, ani powiat, ani te okoliczne gminy nie są w stanie tak dużego przedsięwzięcia zrealizować. Podobnie jak i Uniejów, gdy
gdyby nie bardzo duże wsparcie z tych środków zewnętrznych, to żaden samorząd nie jest w stanie wygenerować tak dużych środków, ale z kolei to też oddziaływanie będzie znacznie szersze niż tylko teren miasta Skierniewice czy też powiatu, bo tutaj mówimy o uaktywnieniu całej północno-wschodniej części województwa łódzkiego, bo to nie tylko same zabiegi w sanatorium, same zabiegi w zakładach przyrodniczych, ale to również zagospodarowanie pozostałego wolnego czasu, czyli jakieś wycieczki fakultatywne, możliwość zwiedzania w mojej ocenie bardzo ciekawych okolic.